Szczęść Boże. Udawałem teraz Szymona. On tak zazwyczaj robi. Witajcie, kochani. Jak widzicie, dzisiaj w innej formie. Jesteśmy tylko z Szymonem, we dwóch. I witamy was w... Co to miało być? To jest, proszę państwa, nowy format programu Ułomki. Tym razem proszę sobie samemu wymyślić nazwę tej serii. Nie. Umawialiśmy się na... Pineski, bo miały być shorty, miały być okruchy. Ale to już na YouTubie robią niektórzy. Tak, więc mamy pineski. Pineska. Dlaczego pineska? Bo pineska to jest takie narzędzie, że się przypina karteczkę i ona jest na wierzchu. I do to lodówki. Jest... No, nie, no, do lodówki to raczej nie przypinasz pineską, tylko magnesikiem. Ja ale pineskę, jak kiedyś były takie tablice korkowe, to wtedy się przypinało. Zresztą wiecie to na pewno. Ale też w komputerach są takie pineski, że można sobie tam... I takie aplikacje... Na Facebooku możesz tam pineskę ustawić, że jest na wierzchu, tak? Tak? Więc na wierzchu. Dlaczego na wierzchu? Bo mamy Wielki Post. To jest taki szczególny czas i w zasadzie o tym chcemy mówić przez te wielkopostne ułomki. O Wielkim Poście, o tym, co się z nim wiąże, a dziś szczególnie właśnie o tym, czy rzeczywiście on jest wielki, czy jest mały, czy jest średni, jaka jest różnica, jak pościmy, nie pościmy. No tak ogólnie o tym czasie. Wiecie, o co chodzi. Jeżeli wiecie, o co chodzi, to dopowiedzcie sobie resztę sami. Żartuję. Wielki Post, a to jest ciekawe, bo ja nigdy nie kojarzyłem, że można jeszcze myśleć o małym poście. Nigdy nie pomyślałem w ten sposób. Ale no, myślę, jak jest Wielki Post, teraz mamy Wielki Post. Tak. To znaczy, że gdzieś jest jeszcze mały ukryty. No tak, no to masz wycinek z koła, tak? Bo tu masz taki Wielki Post, a reszta to jest mały post. Ciekawe bardzo. Nie pomyślałem, czemu tak post? To mi się kojarzy, że nie można sobie poświętować. No imprezki nie można. Mnie żona na przykład już złapała, nie? Bo ja mam taką małą córkę i my sobie tańczymy czasem, jak gotujemy albo coś z Marysią. No i żona mówi, jaki post jest? Nie pozwala tańczyć? Ajajaj. A w niedzielę nawet też nie? Nie tańczyłem. Popróbuj. Nie wiem, ja myślę, że to właśnie można tańczyć. Co Pan Jezus? Pan Jezus powiedział tak, że rozdzierajcie wasze serca, a nie szaty. Namaść sobie twarz oliwą i po prostu tak pość. Czyli w Wielkim ja sięgam poście... do serca. Ja sięgam do serca. W Wielkim Poście chodzi o przede wszystkim nawrócenie serca. Czyli w Wielkim Poście tańczymy i tylko, że z posmarowaną buzią olejkiem. Tak mówi Pismo Święte. Ale trzeba zachować też piątki. Nawrócić. Piątki trzeba zachować jednak, bo piątek jest dniem, w którym się bardziej skupiamy jednak na takim medytacji męki pańskiej. Co jakby zakłada to, że no, staramy się też o takie zewnętrzne umartwienie. Skończyły mi się wątki. Nie szkodzi, ale mi się jeszcze nie skończyły, proszę państwa. Bo myślę... że Wielki Post, ja trochę tak odbijam to, co Janek mówi, ale myślę, że w tym Wielkim Poście, dlatego mówię też o tym nawróceniu serca, bo wydaje mi się, że my jesteśmy bardzo przywiązani do zewnętrznych rzeczy, które należy zachować, a rzadko sięgamy do wnętrza. Więc moja porada, drogi Janku, drodzy telewidzowie, drodzy followersi oraz drodzy słuchacze i wszelkiej innej godności różni nasi odbiorcy, zachęcam do tego, żeby wejrzeć we własne serce, zajrzeć tam i rzeczywiście starać się o nawrócenie. No to pa. Z Panem Bogiem.